Polsce bardzo trudno mówić o konflikcie, o sporze, o konflikcie, o tak naprawdę rzeczywistej różnicy, która jednocześnie nie doprowadza do tego, że drugą stronę się unicestwia i wyklina. Znaczy, albo mamy taką wizję, że Polacy są pewną całością, która jest jakaś i ma jakiś pogląd w pewnej sprawie i już, albo jest tak, że jeżeli ktoś wobec tej całości zajmuje stanowisko osobne, to znaczy, że jest no, zdrajcą, renegatem, łajdakiem, człowiekiem podłym i że gdzieś w polskich mediach nawet dyskusje, które oczywiście media bardzo lubią i zapraszają polityków, którzy się spierają, czy intelektualistów, którzy się spierają, mają charakter ogólnie rzecz biorąc bardzo ostrego zwykle wypowiadania sądów, które są absolutnie do siebie niesprowadzalne, a nie jakiejkolwiek próby zrozumienia tego, co ta druga strona ma w swojej inności i osobności do powiedzenia. I ten rodzaj takiego braku umiejętności komunikowania się z tym, co inne, z tym, czy z tym, co różne, wydaje mi się ogromnym ograniczeniem polskich mediów. Przez to one zamieniają się w takie wyspy, na których ludzie żyją w wewnętrznych światach, a które między sobą w gruncie rzeczy mają oceany pogardy, nienawiści, wrogości i wbrew oczywiście temu zupełnie pozornemu poglądowi, że Polacy są jakąś jedną wielką całością, tak naprawdę jest to społeczeństwo podzielone na klany, wyspy, które wzajemnie się nie lubią, nienawidzą i nie mają do siebie zaufania.